Cześć, siemano mordeczki, witajcie z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017. Ze mną Bugdalow, Krzychu Majszok. Cześć, cześć. Oczywiście z nami w grze też jest i Mister Adam 15. A witam serdecznie. Jak widzicie, mordeczki, Brączusz już jest u mnie, akurat tak poświątecznie, przed Sylwestrowo jeszcze. Ja już dojeżdżą. Tak, już dojeżdżą. Adam najpierw musi odświeżyć, żeby dojechać do nas. Musi odświeżyć, ja, dlatego też dzisiaj akcja odświeżanie, Borusiowo V6, tak, V6 albo V7, już nie pamiętam. Wiem, że z tamtego roku na całe szczęście znalazłem, więc nie musiałem robić. Ogólnie z samego począteczku, mordeczki, przepraszam, że w ostatnich dniach brak aktywności, no ale tak jak wspominałem, święta, czas troszkę odpocząć, więc no nie było czasu, żeby posiedzieć na kompie, cokolwiek ponagrywać. No i dzisiaj, jak widzicie, Katfana maszynki tutaj z nami są. Bardzo serdecznie Katfana pozdrawiam. Pozdrawiam. I jak widzimy, dwa ursusiki, jeden z którym będzie tu Adaś już próbował, bo tu zamorz chyba nam ten. Kurde ty, zobacz. Węże pozamarzały. Węże pozamarzały. Zobacz, w ogóle nie chcę nic ruszyć. A to tak, musisz ze sprzęgła strzelić mocniej trochę. I ogólnie mordy pokażę wam, o tu pewnie nie odkryję. Adaś musi od razu z samego początku nam odkryć wiatę, to wtedy wam pokażę pewną niespodziankę. Adam to kurwa otworzy się może. O! To przegazuje, o, może. O, tu. On ma świeży rozrusznik, mielec z Markiem w zeszłym roku robili. O, od razu turnat. Zobacz jak wyrwał. Dlatego też, no mówię, nie działałem sobie z inną mapką, miałem troszkę coś innego porobić, ale no mówię, nie było czasu. O, to kurwa, chyba zamarzyło coś. Trzeba będzie powoli, o, tak. Wygło chłopa chyba, ty. Będziemy musieli powoli podziałać, no ogólnie szukałem sobie jakiegoś... Zobacz, fajnego... pa, jak się ślizgał. Ale mieli. No, ale... ale fajnie ten pułk odśnieża, nie? Ten fajnie, ten o wiele lepiej, bo jak on sobie nie daje rady, to od razu rozpycha na boki, nie? Ten, z tym jest spoko. Ogólnie nie ma żadnego takiego, znaczy jest taki na boki, Adaś sobie go z niego korzysta, ale postanowiłem, że przetestujemy coś innego też na naszych odcineczkach. Ale myślę, że akurat ten Samasza by na tego Zetura nie pasował. No po pierwsze, i za mały. Przy okazji, i ciężko, no wie, ten bardzo ładnie wygląda. Wiesz co, Adaś, gdzie woś? Gdzie go sypiemy? Tutaj przed, przed sobą masz ten, tą wnękę taką. No, ten róg, no i dobra. Tam można zasypać, myślę, że całe. Ale ładnie wyglądają, kurde, te ursusy takim, no, takim klimacie. Akurat ten, co mi się podoba, co nie? Mordy, możecie się szykować, że jakiś, jakaś seria o, do powstania z Singla. Tur w ogóle nie ma siły kręcić. Myślisz? No. Jaką serię... O kurde, nie mam tego? Obracania się? O, wyłączyło ci się. Mogę ci się obracać, jak chcesz. Dobra, wiem czemu nie mam. Nie dodałem do modów. Przecież no to, tak. To jest z modu. Ale zaspytu i no, prawie większy niż na od zera, ty. O. I powiem wam, że nowa seria prawdopodobnie się będzie szykowała. Mapkę tylko muszę sprawdzić, ponieważ ją pobrałem, ale jeszcze nie było czasu nawet jej sprawdzić. Więc dopiero w wolnej chwili będę... A ty będziesz ją robił singla, czy jak? Właśnie chciałem coś chyba z singla, bo teraz ta seria moja odbliżona do Lexiona, mordeczki, jak sami też wiecie, no już nie jest singlem, można tak powiedzieć, no bo praktycznie... Nie jest singlem. Jeżeli pan Stasiu pomaga mi, no to zawsze o, raczej panie na pana Stasiu. Stasia trzeba poczekać. Więc no to już nie jest taka typowa seria singla, a chciałem taką serię, że nie muszę trzymać się danego planu, że nie wiem, muszę kurczę robić to, co na wiosnę należy czy coś, tylko po prostu znalazłem sobie jakieś fajne mody, głównie byłyby to wszystkie mody Katfana, albo wszystkie takie ładnie otyksturowane, takie bardziej nosze, że tak powiem. I wtedy bym chciał do tego na przykład dodatek Bizona, oczywiście wreszcie to wykorzystać, bo jeszcze nigdzie go nie miałem, by mega myślę. Fajnie by wyglądał z tymi czujnikami, nie? No, no i właśnie fajną mapę mam. Jeżeli ta mapa będzie wyglądała tak jak na filmikach, na razie wam nie będę zdradzał, bo no szkoda. Że szkoda, żeby za pełną serii podobnych wyszło. Także dopiero sobie ogarniemy to wtedy i zobaczymy jak to wyjdzie, dlatego też to będzie taka niespodzianka. Zamarz z internetu. Krawężnik chyba jest, widzisz? Co mi się wydaje, że trzeba solą posypać, bo... Ale może ja tu odśnieżę, mam nikt na gardę. O wiele lepiej odśnieża ten pług. Jeżeli będziemy mordy jeszcze odśnieżać na od zera, to nie obrazicie się, ale prawdopodobnie weźmiemy właśnie tutaj... Ale Adam tam na pełne. Zamarzło. Ja myślę, że tu kostka powyrywana będzie wszędzie, no. Nie? Nie, to... O, Jezus Maria, wybił kabinę zerwał. O, jest, kurwa. Ogólnie mordy na samym począteczku chciałbym coś wam fajnego pokazać. No, tej paczuszki nie otrzymałem przed świętami, otrzymałem tą paczuszkę dopiero po świętach. I tutaj z tego miejsca Dematixa bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić za ten mega piękny rysunek MST naszej ekipy. Adaś przyjedzie, to zobaczy, albo dobra, obejrzy filmik. Naprawdę chłopak tutaj się nastarał. Szkoda, że nie doszła na święta, ale ważne, że doszła. Jedyny problem jest w tym,
że no pisało ostrożnie w ogóle, ale chyba musieli tym rzucać. Zresztą ta paczka pewnie też trochę przejechała z tego co patrzyłem, bo bielsko-biała. No i niestety to szkło pękło, ale jest to tak zajebisty rysunek. Tak mi się mega podoba, że na pewno jeszcze raz sobie go oprawię i zrobię jakąś fajną, fajną miejscówkę. Ja go biorę do domu. No, no ale zrobimy kopię zapasową dla Brączusia. Dobra. Także myślę, że zrobimy sobie coś takiego ala dla widzów. Ale coś czuję, że teraz w nocy pierdolnie i zawału dostaniemy. Nie no, myślę, że będzie chyba dobrze. Jednie. Dobra, troszkę z zewnątrz sobie poodświeżamy. O, nie masz, ogólnie, już... nie masz ogólnie za głośno gry? Myślę, że nie, ja zawsze na 30. Ale Ursusy są głośne, więc. Ja mam wrażenie, że jest strasznie głośno. Ale wiesz? Ty masz te słuchawki takie i ja. Czekaj, tak. Głośność pojazdów. Nie. Czekaj, coś mi się tutaj nie zgadza. O, tak moim zdaniem jest dużo lepiej. Dobra, już teraz wrota się otworzą. Otworzą się, ta 60 oczywiście też jest i bardzo będę chciał ją wziąć na tą serię, bo jest w mega zajebistym stylu. No a z tyłu mordeczki to jest coś nowego, czego jeszcze w farmingu nigdy nie było i tak powiem, mam taki spontaniczny pomysł, który mi przyszedł do głowy. Zaraz sobie na ten temat porozmawiamy, na razie zamknę wrota i na koniec odcinka myślę, że przetestujemy to. Zobaczcie, jaka ta 60 miała być miała kopciucha, my ją mamy na tym, na PGR-ze z kaskiem. No. Zabieliśmy tam 6,5 tony do niej przyczepę. No. Kurwa, masz cała wieś, nie? Słyszeć, kilometrów było widać. To fajnie, ja się cieszę, bo to naprawdę te mody teraz niektóre wychodzą w zajebistym stylu. Więc mordeczki to są sanki. Ogólnie tak ostatnio sobie siedziałem, jak robiłem mapkę tą, wiecie, naszą zimową na od zera i tak kurczę, znalazłem te świecidełka, które są na wsi, w sensie na wsi, na mieście. Zamarzło chyba coś tam. Kostka chyba tam wyrywa. I tak oglądając wszystko, znalazłem choinkę, różne rzeczy i kurczę, tak mówię, w żadnym farmingu chyba nie było jeszcze sanek. I tak mówię, kurczę, głupi problem, żeby to zrobić raczej nie jest, bo no co, moc siadania, moc zaczepiania i po prostu jakiś dobry model. Oczywiście wiedziałem, gdzie od razu się odezwać, bo odezwałem się do Fałena i do rolnika, także od razu z tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym ich pozdrowić i podziękować i też od razu za ten cały rok współpracy, bo naprawdę do chłopaków zawsze, gdy się odezwałem, to mieli czas i pomysł, aby coś fajnego wymyślić. No i mówię, tutaj taki nasz wspólny pomysł to są właśnie sanki, które prawdopodobnie wyjdą wraz z tym odcinkiem. Muszę jeszcze do Fałena napisać, jeśli nie dzisiaj, to jutro, bo nie wiem, czy mam wszystko przygotowane. Ale może się. Kurtkę to już tu nie wyjdzie. Nie, tu 2 tygodnie będzie teraz zamknięte. Objazd zaczną w prawo musi być. Także myślę, że te sanki prawdopodobnie wyjdą razem z tym odcinkiem, a jeśli nie, to musicie sprawdzać pod opisem, ale też i na pewno na stronach się te saneczki ukażą. Nie wiem, czy będą dwa typy, ja dostałem na razie 2 typy, przetestujemy sobie jeden dzisiaj, ale mordeczki, jeżeli będzie 4000 łapek pod tym odcineczkiem, to zrobimy sobie jakiś teamowy kulik, w sensie, że no więcej osób, no nawet nie teamowy, taki ekipowy kulik, ogarniemy tutaj chłopaków i w ogóle można kilka parsanek zapiąć do siebie, więc myślę, że z tym będzie spoko i będzie to naprawdę mega fajnie wyglądało. Dzisiaj po prostu potrzebowałem, żebyśmy to zrobili na MP, przetestowali, czy to naprawdę będzie działać, czy to naprawdę mega fajnie będzie wyglądać i jeżeli chodzi o taki kulik, no to zrobilibyśmy wtedy sobie na tej mapce od zera naszej zimowej prawdopodobnie, no bo tam jest sporo dróg, byłoby gdzie się ciągać i w ogóle, więc no tutaj mordeczki, liczę na was, że na spokojnie wybijemy i taki odcinek uda nam się nagrać, ale kiedy, tego nie obiecuję, prawdopodobnie to już na 100% będzie w nowym roku, bo no teraz no, Adaś przyjeżdża jutro. O, widzę, Adaś przyjeżdża jutro, dopiero po nowym roku nagrywanie się zacznie, wrócimy do tej normalności naszej, taką mam nadzieję, no Brączuś teraz będzie miał... O kurwa, ślizgło mnie ty. No ja też dałem po hablach i nic. Brączyś teraz egzaminy i w ogóle też będzie miał sporo jeszcze. Mogę cofnąć, okay. Andrzeju? Cześć Andrzejku, ja chcę to zebrać tutaj. Czekaj. Dobra. Jest, to łyżka przerysowana chyba. Nie, ale ty, powiem ci, nie zmienialiśmy w tym roku tej mapki, czyli jest tyle samo śniegu Brączek co w tamtym roku. My we dwójkę w tamtym roku ogólnie. My we dwoje, tak. Z Ołokama zwracał. I pamiętasz, że jest jakaś... mi. Nie no, co ty? Dobra, i większa kupa tu była usypana, nie? Jakoś lepiej teraz odświeżyliśmy to chyba. No bo ty dużo wygarnąłeś, zobacz na zewnątrz i tutaj dużo wygarnąłeś. A ty, my kurwa, tam do Zbyszka mu na wjazdek, ale tam nikt nie mieszkał, tam... On wyjechał, no bo to nie jest Zbyszka. Na Sinta wyjechał, przyjedzie, to nie będzie miał do czego wracać nawet. Ja mówię, kurwa, jakiś raptor tu za mną stoi z tyłu. Ty, a to Megazord. On wyjechał tam... Jakiś ta lampek nawet nie wywiesił w tym roku, także... No, ale w tym roku powiem wam mordy, no słabo, przez całe święta nie spadł śnieg.
Jedyne co, to można było się dwa dni przed Wigilią pochwalić mrozem, który naprawdę pomalował na biało wszystko. I tyle, tyle było, no, ale pomalował. Było naprawdę mega zajebiście, bo było minus 4 chyba i mega zajebisty szron był. Więc tutaj jeśli chodzi o to, to chociaż jedyna bielna święta, no ale już praktycznie ludzie mało co lampki powywieszane, niektórzy mają aż za poubieranie, niektórzy w ogóle, więc no, to, to trochę ta, jak ta magia świąt tak powoli się traci z roku na rok. Ja w tym roku mam tylko wiatę przystrojoną. No, u nas no jest tych lampek, gdzie zawsze jak co roku, może tam jedne tylko nie odpaliły, bo w tym roku już zamarzły, jak mama ściągała i były zamarznięte te, no to pękły, to już mama nie robiła, bo też nie było sensu. A tak to u nas na wsi to albo ktoś sobie gwiazdę w okno wstawi, jedną choinkę przed no jeden tylko co nową chałupę postawił na wsi u nas, no to całą chałupę dookoła ubrał, no to nie powiem, to wiadomo. Dobra, to wbijamy. No to jedynie to fajnie, tak? Bo z daleka widać, ale jak nie ma tego śniegu, powiem wam, że ludzie mają lampki teraz, takie kurcze jaskrawe, jakby to ten niebieski taki neon. No, i jak fajnie. Nie ma śniegu, to tego w ogóle nie widać, z daleka. No. Tak słabo, taka słabo. To czy zaraz jaki tego... niebieski, bo typowo ale takie LEDowe niebieskie zajebiście. W ogóle efekt tych lampek bez śniegu jest taki, no nijaki, no. Nie? No jest słabo, nie odbija się, ale wiecie co? Wyszła nowość i nie wiem, czy tego na drugi rok nie kupię. Nie wiem, czy widzieliście, jest to ala halogen, stawia się go przed chałupą na ścianę. A co nie, no to to już jest od paru lat. Serio? Ja dopiero pierwszy raz u nas widziałem. Wow, to, że światełka na ścianie są? Tak. No to chłopie, no, ja tego po drodze w autobusie widziałem. Każdy serio? To ma. Ja u nas dopiero jechałem. Bo to 50 zł kosztuje, serialnie. Przedwczoraj jadę, nie? I chłop patrzy, ma całą chałupę oświetloną. W sensie, że no całą ścianę. Ale kurwa, oni mają ze styropianu, jeszcze nie zrobią. Mówię, co jest, nie? I na drugi dzień jadę, patrzę, ty tam nic nie ma na tej ścianie. Mówię, czy coś jest powieszone, czy też nie? Mówię, kurde, coś jest nie tak. I ja wieczorem jadę, patrzę się na ziemię, a tam taki halogen stoi i właśnie... Rzutnik to jest taki. No, taki rzutnik. Powiem wam, mega zajebista sprawa. Mega sprawa, naprawdę. Od stron, na przykład tutaj od wiatru. Tylko musisz mieć taką fajną, równą chałupę, co nie? No, równą ścianę. To jak są okna, to słabo to wygląda. A tak to typowo, wiesz, bez okien, gładka ściana, no to jest magia. Mało kto ma do bez okien. No właśnie. Znaczy, nie chodzi tu, że dom bez okien, tylko jedna ściana, żeby chociaż była dom bez okien. Mało kto ma jedną ścianę bez okien, ja na no przykład właśnie. Nie mam. A ja na przykład w okolicy widziałem takie jedno, jest tylko moje okienko. Dziadka by się najwyżej ustrycha. Kasetonem zabiło, czy coś tam to okno, żeby mnie świeciło po nocy. Jo. A z tamtej struny? Są ty struny ma pistolet. A jo, tam są tam w balku, są dwa, tam trzy okna są masz. Bo tam jest balkon. Nie no, ale no mało kto się ma taką, żeby z jednej strony mogło. No nie, no nie, mało. Dlatego mało kto kupuje też. Na spacer nie ma, na górze i na dole. A co, po oknach to nie można pierdalać? Ty, ja no może, ale to tak wiesz, dziwnie nie wygląda. Takiego mocnego światła dawało. U mnie na przykład na ulicy jedna osoba ma bardzo blisko dane i to bardzo słaby efekt. Jak sąsiadów jeszcze ściąga z okolic. No, a na przykład dzisiaj rano jechałem i powiem szczerze, no naprawdę na gładkiej typowo ścianie to tak pięknie, takie płatki duże śniegu były, że no coś pięknego, naprawdę, aż się cieszę. Jak możesz przyjechać. Jak chcesz. Ogólnie myśleliśmy, czy dzisiaj nagrać wam od zera i w ogóle, ale tak kurczę myślimy... Od zera nagrać jaka nas będzie. Tego od zera jest mało i mówię, jak ma Adaś sam być w tle, w sensie z nami podróg, tak, to lepiej poczekamy i jak będzie tylko czas, to nagramy u mnie te odcinki od zera, bo wtedy w trójkę razem będziemy, mam nadzieję, że tu się na tej kamerce jakoś zmieścimy, już nieraz tak nagrywaliśmy. Piątek, świątek czy niedziela. I akurat teraz spoko, bo każdy, tylko że jedynie ty będziesz miał orkę, no to wtedy sam będziesz sobie ją najwyżej robił, nie? No tam pozdrowimy serdecznie, Brązka. No także my pójdziemy na piwo. No bo gdzie nie mam drugiego kompa. No wszystko będziemy sami robić, przecież będziemy na jednym kopie. No tak, no to mówię, no wtedy myślałem, że wiesz, na dwa ciągniki czy coś, a wtedy najwyżej pojedynek. Ja sobie mogę sam porać. No wprawdzie ty nie masz dużego pola, więc to też by było spoko. W lewo. Akurat fenda przetestuję w orce, bo jeszcze nie oraliśmy. No, no to spoko by było. No my akurat, ja mam kukurydzę, więc też nie dużo tu buraki, to też nie trzeba będzie dużo czasu, więc myślę, że jakoś to ogarniemy. No i bo już nagrali trzy odcinki we trójkę w końcu, nie? Dlatego zobaczymy, jak jeżeli się uda mordy... Jak ja jutro będę wcześniej. Adaś jak przyjedzie, to teraz zaczniemy nagrywać. No bo po południu trzeba jechać zrobić zakupy i w ogóle wszystko trzeba ogarnąć. Ale no fajnie, bo pierwszy raz byśmy nagrali, no każdy by miał odcinek w trójkę, nie? Bo ja dawno nie miałem odcinka w trójkę, nie pamiętam kiedy miałem ostatni odcinek w trójkę. No we dwójkę mieliśmy, co to fajny moment było, to pamiętam troszkę. We dwójkę też dawno nie mieliśmy. We trójkę mieliśmy u ciebie. U mnie najczęściej nie, było we trójkę. U Brączka wtedy. Co do mnie chyba ten odcinek był.
Dobrze pamiętam, czy mi się zdaje? Dobra, Andrzeju, weź mnie, puść trochę tamtego Ursula, bo tu kurwa kilku nie chodzi mi już ogrzewanie to. Wreszcie, bo ten, ale ten jest ładny, ja to jest naprawdę mega zajebisty i tego na pewno będę brał, jeszcze jest bardzo ładna. A ja w ogóle też robię nową serię z farminga. Jop, jaką? No robię reaktywację. To ja już wiem czego. No i bardzo fajnie. Brązkowice. Nie, robię reaktywację od biedaka do kozaka. No bo to ludzie chcieli. Ludzie bardzo, bardzo, ja mam wielki spam o tą serię. Już się cieszę. Tylko że no nie ma po prostu mapy, nie? Cały czas się zastanawiam nad mapą. Nie wiem, Polskie czy pamiętasz, pola po 8. Tą mapę, co u mnie na live'ach mieliśmy, opolszczyznę. No, ta malutka, no i ona była fajna ta mapa, kurde, tylko że ona jest trochę za mała. Ja bym chciał bardzo taką... Dużo, szczerze, ale małych pól. Ja bym chciał taką mapę, gdzie są zróżnicowane pola i jest trochę małych pól i trochę dużych pól. No, ja tą, co znalazłem mapę sobie teraz. Jać. I mam nadzieję, że to będzie ona, bo już naprawdę tych map się naszukamy, ona dopiero teraz co wyszła. Mam ją pobraną, więc mówię, zaraz sobie po tym. Jak skończymy odcinek, ja zaraz sobie wyjdę i na 100% wtedy zobaczę co i jak. Jeżeli będzie chodzić, no to naprawdę będę mega szczęśliwy. A jak nie wiem, to coś pomyślimy, coś może ciekawego znajdziemy jako mapę. No mówię, ja też jestem mega zadowolony u siebie z serii od Bizona do Lexiona, bo ta seria już jest ze mną, o Boże, od FSA 15. No to jest od FSA 15 i ona teraz już trzeci rok leci. Fakt, że no naprawdę tych odcinków nie jest dużo jakoś i w ogóle, ale ważne, że te odcinki są. A teraz fajnie, bo ogólnie na tą serię to jest dużo modów, nie? Mam z czego wybrać, nie? Modów jest, bo jedziesz czy nie? Na pewno bym sobie zaczął od jakichś tam powiedzmy Ursusów, a później bym chciał też na jakichś nowszych trochę cionikach skończyć, nie? No bo mówię, no najgorszy problem jest z mapą. My ludzie, jak macie jakieś fajne pomysły, to co jest za mapę w tym? Ja miałem... Boże, ja nie pamiętam jak ona się nazywała. Ojej, ona... No to tej. Agropiot Motion ona była. No, ale to nie możesz do kogoś, jak ty jeszcze teraz jej tej serii nie robisz i w ogóle daj komuś znać i ktoś ją przerobi. Na pewno Puma czy ktoś, kto przerabiają mapy, na pewno by ci ktoś ją przerobił. Uśmiechnij się tam ładnie. No ale myślę, że jeżeli ktoś nas słucha i umie przerabiać mapy, to i, albo napisałbyś taki pozna... Albo to autor napisze, może on by coś rozkminił. No, jeżeli masz taki ten... Bo Agropiot Motion to jest chyba gościu, który zrobił też mapę do tego, to Pigier Bruzda. To mógłbyś się odezwać, a jak nie, to mówię. Bo tamta mapka była fajna, ale ogólnie na nie ta seria ja nie pasowała. A jak nie, no to po prostu odezwij się, że ktoś nie musi tej mapy, bo nie wiadomo jak są z pozwoleniami w ogóle, żeby ktoś ci po prostu ją na serię przerobił, nie? No. Wtedy już tam jakieś poprawki czy coś, to już możemy, jak będziesz chciał pod serię, to ci wtedy ja mogę przerobić czy coś, nie? Żeby tam luźna guma była. Masakra, jak to jest. Kurde, jednak szczerze, no jednak tęsknię za serią singla, żebym mógł sobie sam ponagrywać też trochę, nie? No, więc ten, mówię, single jest fajną sprawą, bo jak kogoś nie ma z nas i w ogóle można sobie wejść. Polecam. Nagrywać. Ja nie powiem, kiedyś same single nagrywałem, jeszcze co się rok do tyłu, ja pamiętam, że singla potrafiłem nagrać teraz. Dobrze, że jest pan Stasiu, bo ten single mi ciężko idzie, dlatego chcę właśnie taką serię, w której no nie będę musiał trzymać się danego planu, że kurczę, nie wiem, idealnie wszystko po sobie robię. Tylko będę chciał się trzymać takiego planu, że dzisiaj sobie zrobię siewy, dzisiaj... Chciałem do sąsiada za płot rzucić. Nie, tu na płot mu pierdolę, na kamień sobie dronki. Pięcie na pięciu tam mu pierdolę. Jak ktoś będzie chciał na ręczny wejść, żeby... Za swoje dostał. Chyba właśnie bieda, kurwa, święta, żeby nikt na ręce nie wchodził. Ja raz, jednego dnia, tylko co tak poprosiło. No u mnie niestety nie poprosiło. Więc święta. Jeden dzień, no jeśli w święta chodzi, no to nie, ale przed świętami był jeden dzień. Ale tu poszedł jak strzała, zobacz co się dzieje. To kurwa się chyba zatrzymał na czymś. Widziałeś, tak podskoczył. Tak, chciałem napis. Ale ja po raz pierwszy ze śniegiem udało mi się tak szybko jechać. Kurwa, ty, Adam, ale wiesz co było najlepsze? Patrz, mi się podoba jak do śnieża. No. Tak nie do dna, tylko właśnie... Że ty jedziesz, Adam, nie? I widzimy twój napis, nie? I nagle tylko twój napis podskoczył, nie? Szuflę tam zgarnij. Nie? Szybko. Kurwa, ty zamroziło. O, nie ma. To jedziemy chyba kawałek, ile są... Patrz, wiesz, komu laguje, nie? Ty nie, tym nie. O, imprezka. Co tam się dzieje? Nie mam je w domu, jak coś. Dobra, powoli, Andrzeju. Co? Dobra, ja wysiadam. A co ja, nie wiem, obiad może. Nie wiem. Polałem. Dobra, mniejsza z tym, więc mówię, potrzebuję takiej serii, żeby se po prostu przyciągnąć. Tak, bez potrzeby. Widziałeś tego czerwonego Ursusa? Co miałem teraz na PG, że jestem szczepą niebieską? No, to jest taki sam jak ten, tylko że 10-14. Czerwony mi się wydawało, że żółty. Kurwa, chłopie. Takie opony szerokie ma? Nie, czekaj, proszę. Dobra, nie, Wi-Fi nie włączaj. Dobra. To po odcinku przecież nic nie. Tak, mi się podoba i na 100% to jest też katfana, tylko że przerobiony z żółtego na czerwony, nie? Chłopie, jak ładnie. Dzięka. I na 100% go właśnie biorę na serię, nie? Na środku drogi studzienki nie ma.
Więc no ja mówię, od Katwana jest... Sklapy podniosę tam w tuziemkę. Jest tyle fajnych Ursusów i Zetorów, bo to jest naprawdę, Ursusów, Zetorów jest mega dużo. O, tam ładnie, o kurwa, a ogólnie ten Steyr, co Adam go ma na sobie, też jest Katwana. No. Serio? No i, no i ten krystal też ten sam, co ja co? Panel cały IC, czy co? Jo, no. No właśnie jest... Fajnie, ten Steyr też mi się, raz jak go zobaczyłem na zdjęciu, bo on jest też na farmingowych modach. Jak go zobaczyłem, mówię, kurde, no bajka, nie? Zajebisty ciągniczek jest. Dobra. Ja też właśnie mam przecież tego Zetora, co teraz jeżdżę, też mam przecież, co nie? Zaraz bierzemy sanki, jedziemy jest na... Jest Renifer i do twojej koleżanki. No, nie, no myślę, że tyle wystarczy. Myślę, resztę, że tam... jo, tu żeby... Czekaj, Adam pewnie ci nie widzi. To nawet nie hamowało. Ale tam przy gazówę dałem, żeby chcesz jeszcze tylko wybrać... Zagraliśmy w stracha trochę, tak. W stracha, ta, to nie jest strach, jak na KSW. Jeszcze by trochę zgarnę, to też bym miał. Czekaj, ja tu chcę wygarnąć z tego gwiazdku, nie widzisz? Nie, ale ładnie, ten Ursus tak pasuje do tego, o kurwa, dzięki. Ale pewnie poderwie teraz, jak cofnę. Dasz radę. Ja chyba kupuję nowy monitor. Tak mi się podoba patrz, na takim patrz, dużym monitorze. O, Jezu! Ale poszedł tam z dwójki chyba, ty! Studzienka V2, bo tam widziałem już obrotomierz, tam się zamknął. Ale zobaczcie, jaka beka, dzięki właśnie takiemu... Pługowie można sprawdzić, w którym miejscu jest jakiś bóg drogi, co nie? No to jest i wystarczy z milimetr, nie? Podniesiona no. Inaczej. No to bóg dalog miotły nawet nie wziął, zobacz tam. Jedynie co przyozdobił, to kurwa jemiołę na swoim drzewie tam. Jo. O, jemioła. Dobra, myślę, że ten już tu nie odgarnij, Krzysiek. Weź wiatę, bo otwieraj i tam spróbuj 60 odpalać. Dobra. A dam jej tam gaz. Ja idę na sanki. Mój Jezu, trzeba mi nie założyć. Widzaka nam przepala. O, dobra, tak, jeszcze. Wyjedziemy na cztery struny. Piata? Tak. Fajne, kurde, ta mopka, dobrze, że mówię, była, bo... No musiałbym pewnie posiedzieć znowu dobre 2-3 godzinki, żeby ogarnąć taką typowo zimową. A tak to jest po prostu bez żadnego ogarnia. Tak się cieszę, bo nawet tekstury te, które mam podmienione... Uważaj, żeby tu tafla nie pierdolnęła z tego. Łomatko! Nie krzyż za mocno. Nie krzyż za mocno. Powolutku. O, nikt nie tutaj sobie usiądzi na saneczkach. O, kurwa. Jedź, Mariusz. Trzeba. Na prywić chyba, na z popychu, ty. O, ale, ty. Ale teraz tak zaciągnął. Ty masz te gumki niebieskie na aparacie? No. Pasują ci pod słuchawki. O, dzięki. Także się uśmiechnął i tak kurwa na ten sam kolor. O, zakręciłem tam. Od maski, tu taka kolberka. O, dada, poczekaj, moje kurwa, przyjedziesz, Krzysiek. Dobra, jadź, koniec imprynty. No. Nie zapierdalaj za szybko, żeby się nie wyjmali. Nie wiem, czy po drogach się przejedziemy, czy co? Ja bym po polu. Kurna. Nie, ulicą jedź! Jedź na razie po ulicą. Koguta zapal! Zapal koguta! Ej, powiem wam, że to będzie naprawdę fajna sprawa, jak będzie... O, kurwa, żebym się nie wypierdolił. Trzeba będzie no na pewno zmienić, mi się wydaje, że wagę. Bo 60 mówi nie, chyba. Nie daje... O, kurwa, jest, poszedł! Kurwie, tu to dobrze by było przez wcześniej przejechać tym turem, a jak nie, to mnie... No. Boże, Adam slalom robi. No, a jak fajnie to będzie wyglądać, na kilka osób to naprawdę... Adam, zobacz, wprawiono, już w kuli chyba jeździł. Ej, ale tego jeszcze nie było. Jakby chociaż on z 15 jechał, to by było super. No nie, trzeba na pewno zmienić wagę. A, wiecie co jest? Prędkość sanek niezmieniona. Bo sankami samemu można sobie zjeżdżać też 9 na godzinę. Więc no, dlatego mówię, ten odcinek dzisiaj jest... To jak gumę zaciągło, kurwa, żeby tu jak będziesz hamował, to daj znać, żebym zdążył zbiegnąć sanek. A tu 4 lata, to pola już leży. Boże, to szykana. Po tych szykana. 4 lata już leży, nic nie robią tu. Do polu? O kurwa, to zamorzł na jeziorze. Jeba, na jeziorze. A, no to jedynie dobrze wiedzieć, że no, trzeba zmienić prędkość sanek. W Hydrancie woda zamarzła. Ale ty zaraz cię rzuci. O, sadki boki. Więc no, na pewno więcej osób też będzie inaczej, no bo to będą na zachodzi na zakrętach. No i się trzeba coś podjechać. Trzeba będzie dać przynajmniej tak 30 na godzinę chyba. I wtedy zdało. Będzie beka, wtedy będzie beka na pewno. Myślę, nie no, 20, że jeszcze... 20 będzie, trzeba potestować na pewno, nie? Będzie. Nie no, 20 ja bym dał w maksie. No ale to jak sprawdzić, będziemy robić na od zera, to Krista będzie zapięty albo Zetur, nie? Bo będzie przypierdolił. Tą zimową waltę 140, co jest. A gdzie będziemy to robić, na od zera? No, jeżeli będziemy robić kulik, to na od zera raczej, nie? No bo raczej to jest oryginalna mapa, to wszystkim się ją być. O! Ty, a weź przejadę, zobacz jak to będzie wyglądać z tym. O, ale przecież na od zera ulice nie są zasypane. No to właśnie dobrze, jak nie, są, jest taka gołoleć na nich. Dawaj ci gołoleć. O kurwa, za tyłu cofnąłem. No sesny. Wyrwie mnie dalej. No, kopciuk kurwa, ale fajnie, ty jakie kamerę używałeś? Ja w środeczku trochę i... No,
ten. I rodeczku to super wygląda. Nie, to i to mówię, brakuje tej prędkości, ale coś zaspy kurwa po 2 metry, żeby ośki nie wyjebało, bo zobacz, no Boże, tam się 2,5 tony z przodu. 60 kH 20 to by już i nie było pewnie. O, tu 60 zaspał. Mówi nie. Kurwa mnie odśnieży, ja tu Boże, kamień miał Brączek dzisiaj na tym PKS-ie mówi, kurwa godzinę stał, autobus nie przyszedł, na pieszo tu przyszedł. Prawie mu tafla na głowę spadła, ale żyje chłopak. Ale masz piękne kurwa buty. Ci powiem. Jo, wyglancowane. Mój Jezu, stara gospodarka jeszcze, nie? Pozdrów. Andrzej, ho! Zamarznęło wszystko. A taki objazd po starej mapie. Dryny. No, powiem wam, że fajnie, że wymieniliśmy tą gospodarkę, trochę teraz inaczej to wygląda. O wiele lepiej. Jo, bo to jest stara gospodarka, nie? No, tam to już o wiele lepiej wygląda. Mój Jezu, tam jeszcze... O, świniornia. No, świniornia jest. Jeszcze tam przecież stała z tyłu ta sadnia. Zamarznę, kiszczum. Chodź, chcesz z górki zjechać? No. Czekaj. Odczep się. Ja tu zawinę. Zawinę rogale do przodu. Wypierdoli, bo wiem, że drzewo wyjebie. Nie, ale wiem, że dwie pary sanek będą. Jedna będzie do zjeżdżania. Nie wiem, jak wy, jeżeli chodzi o wyjście. O, ale górka tu jest. Ale będzie fajnie. Puść, puść, puść. Czekaj, ja muszę 60 by kurwa wyjechać tu. Ode mnie nie ściągnęło tylko. Jeźdź, Krzysiek. O, żeby bo mnie wyrwie. O. Łapnę cię, Mariusz. O, Cześć, bo nie mogę wyjechać. Jebnie! Pad! Kurwa, tu się zaciął. O, 4 gorzej, na godzinę. Gorzej jak ci się podsadno, bo w tych sankach, które będą do zjeżdżania, to na pewno jest zmieniona prędkość i nie ma tego z przodu do zaczepiania. Więc z tym będzie spoko. Także mordeczki, tym akcentem mam nadzieję, że możemy sobie skończyć. O, jest to kurwa rozpędzony. Ale on zawrócił na pod górę, pa! Rogale. Ej, to wygląda jakby wody chłop szukał z przodu, nie? Ronda. Także mordeczki, tym pięknym akcentem zakończamy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Taki troszeczkę inny ten odcinek. O, chyba coś ci... Przyśnieżne tam są, haskie. Tylko takie jak zaspy, że nie widać. O, tam przyszedł. Także mordeczki, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze odcinek taki typowo przed Sylwestrem wyjdzie. Gdzieś sobie przed kamerką usiądziemy, coś sobie pogadamy. Chyba, że na odzera to zrobimy, więc no, czekujcie. Co będzie, nie mamy. A nawet poczekam, do domu chcę już iść. Ja wam mordeczki bardzo serdecznie dziękuję. Do kolejnego odcineczka i na razie. Trzymajcie się, cześć!